zdrowia. Sąd Najwyższy troszeczkę przyhamował fanatyzm antykatolicki, antychrześcijański decyzją 5-4. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Jeszcze bardziej. No była decyzja 5-4, no jest 9 sędziów, także o co to chodzi, o co Sąd Najwyższy, była sprawa Espinoza względem Montany, stanu Montany, a o co tam chodziło, no bo w Montanie W urzędach podatkowych ludzie mogą sobie odpisywać pewne rzeczy od swojego dochodu. No i właśnie tam jest ten podatki, które się płaci, no to można uzyskać tax credit, czyli odpisać od podatku na edukację. No i na edukację. I teraz jest kwestia, czy na edukację niereligijną jest ok, a na edukację religijną jest już nie okej. No i to można by było się zastanowić, jak w zasadzie to nie powinien być problem, tak? Dziecko będzie uczone, ojciec czy matka płacą podatki, no to dają pieniądze dla rządu, no to ten rząd, jeżeli obywatel chce robić to czy tamto, no to powinien zwrócić z powrotem te podatki. No okazuje się, że jednak nie jest tak. Już od 1940 lat, od II wojny światowej, walczą ludzie na to właśnie, żeby uzyskiwać jakąś pomoc finansową na tej samej podstawie dla ludzi religijnych, no i niereligijnych. Roberts, to jest jeden z tych sędziów, powiedział, że no to jest no zniszczy poprawkę do konstytucji stanowych. No oryginalnie to była poprawka do konstytucji federalnej Blaine'a i to było zaakceptowane w wielu konstytucjach stanowych pomiędzy 1870 i 1880 latach, no bo jednak trzeba pamiętać, że w Ameryce jest ten rząd federalny, no na dzień dzisiejszy to jest 50 stanów i każdy stan jest osobny i każdy stan ma swoją konstytucję, każdy stan ma swój parlament, każdy stan ma swój rząd i tak dalej, i tak dalej. No i sprawa edukacji, no to jest na poziomie stanowym. No i ta poprawka do poprawki do tych konstytucji stanowych, no to była popierana, do tej pory jest popierana przez wszystkich nauczycieli szkół publicznych, którzy są w związkach, no bo to jest budżetówka, no i to jest w ich interesie, no i jest również ciągle popierane to, żeby przez socjalistów, ateistów i wszystkich tych tak zwanych postępowych. Oni po prostu nie chcą żeby chrześcijanie wydawali swoje własne podatki na to, co chcą. No i właśnie ta decyzja była 5-6. W Montanie te uprzedzenia w tej Montanie antykatolickie, w Montanie cały system fundowania czy dawania pieniędzy dla studentów, którzy mają jakieś są inwalidami, czy mają problemy finansowe, no to były stypendia, żeby mogli dostawać pieniądze, żeby dostawać się do prywatnych szkół. No i właśnie te stypendia były administrowane przez prywatne instytucje, Big Sky Scholarship, czyli wielkie niebo stypendia, ale kontrolowane był przez stan, także to nie było bez całkowitej kontroli. No i stan Montana dawał kredyty, jeżeli ktoś płacił podatki i powiedział, że dał tyle pieniędzy na jakąś tą instytucję, to od tych podatków mógł sobie odpisywać właśnie te
te darowane pieniądze, czyli stan pieniędzy nie dostawał. Podatnik, no to miał tyle samo pieniędzy, co miał, tyle tylko, że albo je przekierował prywatnie, albo one zostawały w stanie. No także stan niestety chce wycisnąć jak najwięcej pieniędzy. I większość szkół, czy religijnych, czy niereligijnych, się nie kwalifikowała. No i dlaczego tak jest? No to w Montanie to jest jeden ze stanów, z 38 stanów, które zaakceptowały właśnie tą poprawkę do swoich własnej konstytucji, która zabrania dawać bezpośrednio, czy pośrednio pieniądze stanowe do jakichkolwiek instytucji uniwersytetów, które by pomagały szkołom, kościołom, akademiom, seminariom, koledżom, uniwersytetom, niezależnie czy humanistyczne, czy naukowe, które są kontrolowane przez jakikolwiek kościół, sektę, czy inne wyznania. No, w Montanie no, to było to pchane przez antykatolickich polityków, kiedy Montana została stanem w 1889 roku, no to później było to doszlifowane w 1962 roku. Alito właśnie powiedział, że to historycznie, no to te sekciarstwo, sektarian, te słowo sektarian, no to jest sekciarstwo, no to właśnie protestanci uznawali to jako katolików, no bo Ameryka, no słyszeliście przypuszczalnie coś takiego jak WASP. WASP, no to jest White Anglo-Saxon Protestant, czyli biały, angielsko Saxon protestant, tak? Także to jest nie katolik, nie papież, nie Rzym. To wszystko jest pod względem kościoła anglikańskiego. No wiadomo, co się w tej Anglii działo w tym XVI-XVII wieku, kiedy tam się nieustannie lali protestanci i katolicy. No a chodziło o to, że król chciał mieć 6 czy 7 żon, głowy i obcina, no i papież powiedział, że nie da rozwodu. No i to ma duży wpływ. Ten cały kościół anglikański, który w Ameryce nazywa się Episcopal, to wszyscy ci założyciele amerykańscy, kiedy w Ameryce wiedzieli, że cały ten system zborów protestanckich, anglikańskich, no to oni nie chcieli tego, żeby to się powtórzyło w Ameryce, tak? Żeby król nie był papieżem. No bo w Anglii, no to w zasadzie to król angielski, no to był papieżem, był głową, przywódcą kościoła anglikańskiego. No i bardzo się obawiali tych katolików. No, przez długie lata, nawet po wyzwoleniu od tej korony angielskiej, no to Amerykanie szli w tym kierunku. Louisiana była kupiona od króla Louisa z Francji, także od Kanady cały ten 13 kolonii to było tutaj na wybrzeżu, tu była Louisiana, a te środkowo-zachodnie stany, no to w zasadzie były tam Montany, nie Montany, Utah, Arizona, to były te tak zwane tereny indiańskie, ale to było wszystko antykatolickie. W momencie, w historycznie w Ameryce, zanim państwo były płaco, państwo płaci za te szkoły publiczne, operowane to jest właśnie przez rząd, no bo dzisiaj szkoły od kindergarten, czyli tam przedszkola do 12 klasy, no to są nie płacą ludzie, to jest płacone z podatków, jest podatek katastralny. Ludzie mieszkający w mieście płacą 1% od wartości domu, czyli powiedzmy jak jest dom warty $500,000, no to płacą 5 tysięcy
dolarów rocznie, czyli powiedzmy 400 dolarów miesięcznie. No w niektórych stanach, w niektórych miastach czy miasteczkach płacą nawet 1,5% czy 2. No ale tak średnio powiedzieć, można powiedzieć, że jest podatek katastralny, jest 1% wartości rynkowej rocznie. No i to idzie między innymi na szkoły, na drogi, na ulice, na policję, na straż pożarną i tak dalej. No i stąd się te biorą te pieniądze. I problem jest taki, że ludzie, którzy mieszkają w mieście, płacą ten podatek katastralny, a nie wysyłają dzieci do szkół, no to na wielu nie ma czegoś takiego, że można wziąć dziecko i powiedzieć, te pieniądze, które szkoła publiczna by dała normalnie dla te dziecko, powinno iść. No to jest inna sprawa jeszcze. To jest jeszcze większe cyrk, no tragedia można powiedzieć. No i w tym czasie, w okresie rewolucyjnym, porewolucyjnym, no to jedyne, co było stwierdzone, to, że nie można pomagać szkołom, seminariom i tak dalej, nie można popierać uczelni, które by szkoliły pastorów czy tam księży, no ale dzieci i tak dalej, no to było normalne podatki mogły na to iść. Kiedy katolicy zaczęli przybywać do Ameryki, no ten głód w Irlandii, tak samo z Bawarii przyjeżdżali Niemcy, też katolicy, dużo przyjeżdżało Polaków, to było dużo, dużo właśnie katolików pomiędzy 1830-1850, no to cały ten łasp, cały ten biały angielscy protestanci, no to nie bardzo lubili katolików, nie lubili Polaków, nie lubili Irlandczyków i tak dalej, no i wtedy dużo powstało szkół katolickich właśnie, żeby kształcić dzieci. I właśnie wtedy się zaczęło, w 1875 roku ten Blaine powiedział, że nie ma żadnych, że przez pomocy federalnej nie ma żadnej dla właśnie tych sekciarzy, dla katolików. No i Ulysses Grant również to popierał. Nie bardzo to wszystko wyszło, bo przeszło przez niższą izbę reprezentantów, ale zatrzymało się na Senacie. Na dzień dzisiejszy Senat, no to ma 2 senatorów na każdy stan, niezależnie czy jest duży stan jak Kalifornia, czy mały stan jak Rhode Island. Jest 2 ludzi w Senacie, reprezentują stan. No ale Blaine starał się zostać prezydentem, no ale właśnie przez tą poprawkę nie został wybrany, ale później wiele stanów, 38 stanów właśnie zaakceptowało takie poprawki. No i w Oregonie, no Oregon to jest, jak się popatrzy, tu jest Atlantyk, Nowy Jork, tu jest Pacyfik, i tutaj jest Kanada, no to Oregon to jest właśnie tu. Tu jest Washington State, Washington DC to jest Washington District Columbia, to jest stolica. No i w Oregonie było to popierane powiedzmy przez Ku Klux Klan, no to dopiero w 1925 roku Sąd Najwyższy powiedział, że ludzie mają prawo do dochodzenia do jakiejkolwiek szkoły prywatnej, religijnej czy nie. No, także to też długo zajęło. Te równe prawa, no to właśnie ci ludzie, którzy zaskarżyli to, no to oni chcieli wysyłać swoje dzieci do szkoły chrześcijańskiej, nie katolickiej. Ale co się okazało? W tej montanie to było bardzo kretyńsko, bo w tej montanie poszli do sądu, tam walczyli bardzo, no i Sąd Najwyższy w montanie wylał dziecko z kąpielą, po prostu zlikwidował cały program, powiedział, nie ma
ma żadnych pieniędzy, kredytów, kredytów z podatków, ani dla szkół prywatnych niereligijnych, ani dla szkół prywatnych religijnych. Tak, także także no, dziwaczna decyzja, tak? Udajemy, że ktoś miał mieć, ktoś miał nie mieć, no to wypierniczamy wszystkim, nikt nie będzie miał. No i to było. To taka decyzja, no to część tych sędziów tłumaczyli, że jeżeli wszystkich wyrzucili z lasu, no to nie ma problemu, bo nikt nie jest dyskryminowany, no ale to jest dosyć dziwaczne. To jest dosyć dziwaczne i no, smutne, tak? No bo jak sąd stanowy może coś takiego zrobić? Roberts, jeden z tych sędziów, to również powiedział, że to nie ma dużo wspólnego z tym wyborem do szkoły, tak? No bo wybór do szkoły to jest to, że płaci się te same pieniądze, a chodzi się do jakiejś innej szkoły i pieniądze muszą jechać czy płynąć za studentem. I że te pomoce to powinny być niezależne, czy to są szkoły religijne. W 2004 roku to sąd też miał taką sprawę, bo znowu się zaczęła sprawa seminariów, czy można dawać stypendia na trenowanie, trening czy wyszkolenie do zawodu. No i właśnie powiedzieli, że jednak to nie jest zawód, to jest powołanie, no i Anglikanie, powiedzmy, boją się tego nieustannie i powiedzieli, że nie będzie żadnej pomocy edukacyjnej na podstawie religijnym. Alito, to jeszcze jeden z sędziów, no to właśnie wspominał, że no i zaatakował jednego z założycieli, czy fundatorów, czy głównego inżyniera amerykańskiej szkoły publicznej i wykształcenia, Horace Mann, bo on właśnie powiedział, że całe te szkoły publiczne, no to prowadziły w kierunku odsunięcia katolików od katolicyzmu. No i teraz to właśnie to widać. Jednym z tych rezultatów w Ameryce, no to jest jednak odejście od religii, odejście od moralności. Na dzień dzisiejszy większość młodych ludzi kompletnie nie rozróżnia, co jest dobre, a co nie jest dobre, co jest złe. No i mamy dzisiejsze tego rezultaty. Jest totalny socjalizm, jest totalny komunizm. Ameryka jest na potężnym rozdrożu. W XIX wieku katolicy i Żydzi musieli zakładać właśnie szkoły, no bo w tym czasie było to ta cała fala antykatolicka, antyżydowska. No i Sąd Najwyższy zdecydował, że jednak wyrzucenie w tej montanie wszystkich z kąpielą, no to było, nie było to najlepsze. Wzięli do decyzji, też była kiedyś decyzja w 1971 roku, kiedy w Jackson, Mississippi mieli integrować baseny w mieście murzynów z białymi, to miasto zamknęło wszystkie baseny i też wyrzucili dziecko z kąpielą. To podobna właśnie historia jak w Montanie. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest dzwoneczek dzin-dzin o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.